Dzień dobry. Z tej strony ponownie Starki i cóż, po bardzo długiej przerwie spowodowanej zepsuciem się sprzęta, ponownie w grze Talented. Tak, od naszego ostatniego spotkania prawdopodobnie dużo się pozmieniało. Cylindrze różne, specjalne. Jak też zmieniły się ponoć poniekąd sposoby, w jakie tutaj wiele rzeczy się dzieje. Na ile jest to prawdziwe, na ile tylko plotka, nie wiem. Tak czy inaczej, dziś będziemy znowu właśnie powracać i spróbujmy. A nie brzmi kim. Może weźmy ucznika, wydaje się być mniejszy. A nie ukrywam, spokojna rozgrywka na pewno mi się przyda po takiej długiej przerwie, bo... A jeśli mam być totalnie szczery... Nie ruszałem ten do kiedy ostatnio się widzieliśmy w ogóle, więc... Ja. Mogę nie ogarniać trochę. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś sobie poradzimy. Nie wiem, czy jest coś takiego więcej do powiedzenia na ten temat. A poza tym, że słyszałem o kilku rzeczach, które niestety starałem wodą sami odkryć. Też czytając po prostu tylko informacje o aktualizacjach, starając się pomijać informacje o klasach, niestety zobaczyłem, jaka jest ostatnia klasa. Przynajmniej trochę z tego, z wygląda, więc aż takiego wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ale tak, może i tak jeszcze coś ciekawego, tajemniczego. Ataki, atak speed, skryty i range. Prawda, nie daje to nam nic w kontekście dalej w drzewo, ale takie rzeczy zawsze się przydają, więc trochę atak speeda, trochę range, jak już mówiłem. I zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. A na ten moment na pewno musimy się wystrzegać przed nietoperzami całych pająków. Ale obawiam się, że niestety się mogą pojawić niebawem. Dobra. Jak na razie jest świetnie. Nadążam ze wszystkim. Żaden potwór jeszcze mnie nie ugryzł. Chociaż tutaj nie ukrywam, użyłem umiejętności. O, czy więc nie używanie umiejętności już chyba mam nawet, więc ja. Przyjmować. Teraz jedyne, czy muszę się przejąć, to ewentualnie nie zostać trafionym. Albo co ważniejsze, po prostu przeżyć. 6 punktów talentów, więcej HP. Niestety też musimy sobie zwiększyć. Mówię niestety, chociaż tak naprawdę nie było tak źle. All in one. Okej. Okay. Hej, fajne. Ale tak swoją drogą... Ja mam wybrać sobie te... No, zapomniałem wybrać nam konkretne te jakby bonusy, które mamy mieć, a które nie. Tak, totalnie rozgrywka będzie poza moim kontrolą, można tak to określić. Nie uważam, żeby to było coś złego. No, pakiety dodatkowych talentów niestety nawet nie wiem jakie są, więc nie wiem czego się spodziewać. Tak czy inaczej, prawdopodobnie pójdę i tak sobie pod crit build, bo crit bardzo spokojny, skuteczny. Ewentualnie jeśli nie podkryty, to mogę jeszcze zrobić pod wypadanie wielu tych takich cukierków, które wzmocniłem podczas fali. Obie opcje wydają się być wystarczająco dobra. Ale no. Czas oczywiście pokaże, co będzie. Na razie tak, po prostu skupmy się na nieumieraniu, jak jeszcze powtarzam. Dobrze. Jest bardzo dobrze. Noc to jest trzecia albo czwarta, nie jestem pewien. Trzecia, okej. Okay. Kończona bez gonów. Weźmy teraz to i kryty, bo czemu nie? Pokazało barykada. Zaraz barykada i talent package. A. To jest ogólnie jedna z tych nowości, o których słyszałem, ale nie wiem, jak to działa. Poza tym, że wybiera jakiś pakiet talentów, który przejmuje kontrolę nad tamtą strefą. Tak czy inaczej, mamy już dwa gumball kolektory. Mamy po prostu... Nie wiem, czy to jest 3% z 3%, przez to, że mamy dwa, czy 6% łącznie.
Ale tak, mamy ogólnie szansę na to, że będziemy przyspieszać sobie ataki po każdym tym dziadostwie. Więc no. Nie ma nic więcej do dodania. Skupmy się. Eliminować potworki. W sumie, jako że jest taki spokój tutaj i dosłownie nie widzę, żeby coś się miało dziać wyjątkowego na razie. Może warto by było też wam trochę opowiedzieć, jak to mnie minęło ten. Można powiedzieć, że miesiąc, chociaż nie chcę powiedzieć, cały miesiąc, tak naprawdę, jeśli chodzi o waszą perspektywę, bo nawet trochę krócej, może trochę dłużej, z mojej perspektywy to zdecydowanie więcej, grając sprzęt zepsuł mi się trochę, jak to się nazywa? Trochę już po tym, jak ostatni film, który tam... Przed tym, jak się on pojawił. No i prawda jest taka, że... Jak to się nazywał, no... ten film, który widzieliście może też... niedawno, nie jestem pewien, w jaki to by... Jak to było z perspektywy tego odcinka, którego teraz tutaj nagrywam. To było też dzisiaj, czy to było wczoraj? Dawno, czy co... Nie istotne jednak. No. Mogę powiedzieć, że on też był nagrany zawczasu tylko. Zapomniałem o nim po prostu, bo gdzieś jakoś edycji zapisałem w złym folderze i... Dobra, z mojej perspektywy jest to dzisiaj i przy okazji zostałem przytrafiony, jak widzicie. Zwłaszcza jak mówię, nie wiem kiedy. Ale no, znalazłem go przez przypadek. Teraz wrzuciłem na... Ale tak, właśnie przez ten miesiąc mogę powiedzieć, że dużo się nie działo. Chociaż jedną rzeczą, którą mogę powiedzieć, że tak bardziej się działa, to to, że grałem bardzo dużo, i to mogę się szczerze przyznać, w Brotato. Naszą grę o ziemniaku, więc jakby to robił kolejne odcinki, czy może ci powiem powiedzieć, jeśli by. Czy robił, czy nie. Co... Pewnością trochę różnic jest. Ale jeśli mam być szczery, nie zaglądałem na swój poprzedni materiały z Portaito, więc nie wiem, ile jest tych różnic. Ale na pewno jest trochę więcej. Jak to się nazywało? No. Postaci odblokowanych. Tego nie mam żadnej wątpliwości. Może kilka więcej postaci kończyło. Powiedzmy, poziom trudności. Na pewno to, co może niektórych z was zaskoczyć, to to, że jakimś co udało mi się... Nie wiem tam iloma, ale jakimiś postaciami na pewno udało mi się ukończyć na najwyższy poziom trudności. Nie pamiętam naprawdę, czy to już było dokonane przeze mnie... kiedy widzieliście ostatni odcinek z Brotato, czy nie. Ale tak, no na pewno to wiem, że się stało. Panelu, jak to tak zwał? Poza tym, jakoś dużo nie grałem w komputer, ani w konsolę. No. Szczególnie dużo rzeczy nie działo. Ale to, co na pewno się działo, to mogę być... dla niektórych teraz powiedzmy... O Jezu, jak on może... Tu obrzydzeniem. Miałem dosyć sporego farta w Genshinie. No i w Star Railu, ale... Tutaj to nie będę się chwalił tym wszystkim, bo to są bardziej materiały na streamy, kiedy to je streamuję i... Talent Package Discovered daje jakieś tej rzeczy i... Kupmy się może na tym wszystkim. Orbit by Beat, czyli Acclaimed, albo Military Grade. Pełno jakichś... Zobaczmy, co to be... Gdzie? Duży to ma zasięg? Raz na noc. Jeśli nie strzelasz przez 8 sekund, dostajesz 2 ataku do końca nocy. Mogę wziąć. Tutaj mam jakieś jeszcze inne. Aktywujesz 3 pociski na początku każdej nocy. Każdy co trzeci podpala. Okej. Okay. Mam nadal barkady, tu mam też to strategize, tu mam jakieś Rocketman.
sekund strzelam pociskami namierzonymi zamiast normalnym atakiem. Bałem. Nie wiem, co ja teraz powinienem. Na pewno wezmę bonusy do XP, na pewno wezmę Mystery Talent, bo to mogą być ciekawe rzeczy. Ale dobra. Fajna rzecz. I teraz spróbujmy jak najdłużej nie strzelać atakiem. Może się uda jakimś tam potem strategize użyć. Ale chyba teraz niestety trochę ciężko będzie. Więc dostałem od razu achievementa za to, że odkryłem talent packa. Muszę przyznać, nie wiedziałem czym one są, wiedziałem, że istnieją, ale teraz muszę przyznać ciekawa rzecz. Zmieniam po prostu część naszego drzewka umiejętności właśnie na te wszystkie talenty, jak te które wybieram na start. Dwa pakiety jakby, które chcemy ze sobą mieć. Fajne. Teraz nie muszę płakać, że wybrałem pakiety i przydałoby się coś z innego pakietu, tylko mogę po prostu szukać tego pudełka i tak to dostanę. Może podobie mi się. Tak, strategize'a niestety nie aktywujemy, ale widzę, że jestem w stanie się wybronić, co jest totalnym sukcesem, bo no, nie ukrywamy. Ja tam nie umiem w takie gry. To jest dla mnie zbyt trudne. Że tak to powiem, ale tak. Tak, a to wezmę, bo czemu by nie zawsze jakiś bonus i teraz. Ten to będzie raz, dwa, trzy. Arkada, której chyba bym nie chciał brać. Weźmiemy więcej notebooków, żeby to dotrzeć i mamy tego Rocketmana. Dwa ładunki będziemy mogli robić. Lecimy. To w ogóle ciekawe, czy to oznacza mniej więcej tyle, że... Okej, okay, daliśmy radę. 5 sekund strzelamy namierzonymi pociskami, więc warto po prostu to wykorzystać. Uch. Dobra. Daliśmy radę się wybronić, jeszcze aktywować strategizer, więc hippie. Będę przede wszystkim może ich jak najwięcej pozgarniać, bo strategizer to są tutaj świetne rzeczy. Zwiększając nam po prostu damage. Tak, czemu nie, użyję tego teraz. Mogę fajne połączenie tych rzeczy, tak w sumie. Tego, że 5 ataków jest bardzo szybko wystrzeliwanych z tymi pociskami. To od razu 5 pocisków namierzonych wypuści. Wspaniałe, świetne. Podobie mi się. Ale jak ja mówię, tutaj większe rzeczy mi się podobie się. Tak, z takich nowości jeszcze, jeśli chodzi o talent, to znam też jeszcze jednego spoilera, którego muszę, po prostu muszę wam zdradzić. Bo szczerze, to było dla mnie zbyt świetne, żeby się tym nie podzielić z wami. Ale tak, nie wiem, czy mieliśmy duchy, jako tak tutaj, jako summoner. Ale wyobraźcie sobie, że duchy to są pieski. Na pewno nie pamiętam, czy były, czy nie. I najważniejsza rzecz. Można takiego ducha pogłaskać. Wiem, że pierdolą, ale tam jest takie, o jeła, tak, super, najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć. Można głaskać duchopieski jako summoner. Pi. Okej, okay, aktywowały się, dobrze. 16 damage'a, potęga. Strategize się odpaliły. Dobrze, dobrze jest. Dobrze. Podobie mi się. No nie wiem, kiedy nawet coś takiego odblokowałem, że są te pociski, ale... Jeśli mam być totalnie szczery, to nawet nie muszę wiedzieć, kiedy to odblokowałem, tak jestem zadowolony z tego. Proszę, to było zawsze dostępne, tylko teraz po prostu można jakby konkretnie to tutaj zamówić i ja nawet nigdy tego nie odkryłem, chociaż to było nawet od powiedzmy samego początku. Ja teraz się zachwycam czymś, co wszyscy mają takie gościu, ale to mogłeś dosłownie nawet na pierwszym podejściu zrobić. Tak czy inaczej, no. Jak widzicie, ja się lubię zachwycać takim pierdołami. Sam jak pierwszy raz, kiedy zagrałem w Dark Souls 2 w wersji z Color of the First, zachwycałem się tym, że dusze bardziej świecą, jak się je zdobywa, niż w normalnej dwójce.
No ale to ja nie ma co się dziwić, tam inna technologia oświetlenia, nie pamiętam z jakiej na jaką przeszli. Tam była 11 Directa czy 10 na tym skolarze. Ale tak ogólnie jakimś tam lepszy trochę wersja właśnie DirectX-a. Last Quiver. Jest to może bezpośrednio ten misjel specjalny, ale czemu nie? Tego nie chcę. Zobaczmy, co tutaj jest. Za dużo to niestety nie pokazało. Tak czy inaczej, jesteśmy na dobrej drodze. 5 z 20. A ja jeszcze nie czuję się przytłumiony przez tych wszystkich dziadów, wrogów i tak dalej. Tak, ja wiem, że można było to uznać za głupotę, to co zrobiłem, ale wolałem dostać trafienie, jak żeby aktywowały się te wszystkie moje supermocy, niż robić. Właśnie, sobie tak będziemy musieli sprawdzić, czy będę w stanie jakby ominąć to ograniczenie poprzez aktywowanie cyków namierzanych ze zdolności. Dałoby się tak to ominąć, to niepotrzebnie dostał tutaj cios, ale nawet jeśli niepotrzebnie, to jak mówię, nie jest to dla mnie wielki problem. Chyba, czy będę za nic nie obrażony przez całą rozgrywkę, mogę liczyć spokojnie nawet na poziomie zerowym. Jakkolwiek klasą sobie w wolnym czasie. Nie chciałbym tego, wolę już zawsze grać do maksa. Jak mogę, więc... Ale jak mówię, no, jeszcze jest, no. Jak kiedyś będę chciał po prostu dokończyć zbieranie achievementów, to zawsze można wrócić na niższy poziom trudności. Czy nie ukrywam, tak samo mam z niektórymi innymi grami, nie pamiętam teraz większości tytułów na szybko. A jeden z największych przykładów to Vampire Survivors. Jeden z pierwszych gier o chodzeniu i automatycznym atakowaniu pobliskich potworów. Prawda jest taka po prostu, że jakiś czasem to wszystko aktualizują, a ja mając 100% się trochę irytuję tym. Dlatego też można powiedzieć, że idę na największy właśnie, na największą łatwiznę. Zamiast normalnie rozgrywać te plansze nowe, czy nowe unlocki zbierać. Taki... Nie no, gościu. Dobra, widać, że można to ominąć w ten sposób. Ale właśnie takie, nie no, gościu. Mini Sigma i na szybko tylko to odblokujmy i będzie spokój. Tak samo, jak ostatnia była aktualizacja, która wymagała zdobycia 5 złotych paluchów, czy jakoś tak. Nie pamiętam, czy to podczas innej rozgrywki, czy coś, żeby odblokować się nową strefę, która tam... Ona w sumie dawała? Nie jestem pewien, wiem tylko, że odblokowała jedną postać i chyba jakąś broń i jeszcze jakieś tam coś. Nie, nie istotne. Co odblokowała, bardziej istotne jest to, zamiast te złote paluchy ewentualnie normalnie dropić jak ktoś czy coś, polazłem na planszy, na której jest gwarantowane, że one tam leżą od początku, podniosą mi tyle. Zamiast normalnie próbować przetrwać tam 20 minut na wszystkie endoki na tej planszy, jako jakakolwiek postać, wykrywałem, byłoby łatwe, bo mam wszystko wmaksowane. Wziąłem Queen Sigma, która jest po prostu broken, jest nagrodą za zrobienie wszystkiego, co było w wersji 1.0 Vampire Survivors. I no. I po prostu sobie tak, joink, unlocki za darmo. Słownie, jak to robiłem, to dostatecznie chciałem zrobić eksperyment, jak długo ona przetrwa i... Możecie się załamać, ale po 4 godzinach stwierdziłem, dobra, wyłączę lepiej ten komputer. Nie ma co patrzeć, trzeba zostawić komputer sam sobie, jak gra, powiedzmy, się gra i ja nic nie robię. Mówię, że lubię grać nie zawsze na najwyższym challenge'u. O te? Jeden się aktywował? Czy co jest? Nie, nie aktywował się niestety. Dobrze. No dobra, trudno się mówi. Zawsze musimy się aktywować wszystko. A bez Strategizów też sobie bardzo dobrze. Trochę chciałem, żeby niektórzy wrogowie będą wymagać więcej ciosów, ale damy radę. Damy radę. Mam na tyle dobry przebieg, że no...
nie boję się tego, że dajmy to jakaś jedna umiejętność się nie aktywuje. Za dużo po prostu ich mi się nagromadziło takich przydatnych, potężnych i nawet w obliczu pająków, no to bierze i duchów, daję radę. Na razie nie ma pająków, ale duchy i to bierze są. Okej, okay. Mówię, dałbym radę, widziałem, że trzymam obrażenia, ale nadal. Trzymanie obrażeń to nie koniec świata. Bo jak to niektórzy mawiają, zdrowie też jest zasobem. Tak długo jak masz jeszcze chociaż jeden punkt, to jest dobrze. Korzystuję mądrze, więc... Teoretycznie tracenie HP-ków, zdrowia, serduszek, jak zwał, tak zwał, nie jest niczym złym, więc... 9 i teraz... Czy było tutaj coś, co chciałem kliknieć? Nie, ale widzę to. Kryty... Range i atak też, attack speed też, więc jak... Mamy energy collector. Musimy to zgarnąć. Teraz spokojnie, gwiazdo. Okej, wskoczyły. Wskoczyły, tym razem się udało. Nie zobaczę, ile łatwo jest, ile łatwiej jest teraz, kiedy pamiętałem o tym, że one wskoczyć. Mam po prostu zobaczę, ile łatwiej. Już było to potrzebne, ale nadal. Mogę sobie ułatwiać życie, to czemu by nie. Dobra, 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 jeszcze raz dobra. Jest okej, jest super, jest dobrze. Attack speedy piękne, damage piękne, kryty mogłyby być wyższe, ale tak piękne, bo wskakują często z tego co widzę. Po ikonkach, które się pokazują. Chciałbym, że jesteśmy nawet overpowered trochę. Na etap, siedzimy. Dobrze mi z tym. Niech tak pozostanie, niech tak będzie nadal. Ja się cieszę po prostu z tego, że jestem w stanie to przechodzić i że jest tak łatwo mimo mojej długiej przerwy i zapomnienia. Powiem tym podobne. Ale tak. Jest. Ej, jest dobrze, jestem szczęśliwy. Ale już jak najbardziej, co mnie cieszy, to to, że mogłem właśnie powrócić do nagrywania, gadania do monitora, jakkolwiek inaczej by tego nie nazywać. Bo chociaż większość z was może nie rozumieć tego tak. Tam jest coś naprawdę super ważnego i tak dalej. O. Muszę to zdobyć. Nie sądzę, że strzelam dodatkowym pociskiem, to są wspaniałym, majestatycznym, różowym kolorze nasze pociski. I want it. Zanim cokolwiek naprawdę muszę coś zgarnąć. Oj, i zapomniałem się. Oj, jeszcze tu leżył. Dobra, może te pociski wystarczą? Aktywowały się, super. A teraz najlepsze, zyskujemy po prostu ciągle użytek tego. Nawet się nie muszę przyjmować z spamienia tymi zdolnościami, kiedy tylko są off cooldown. Ojej, teraz to dopiero się zaczyna miazga. Nie, wydaje mi się, że... Nie, naprawdę wydaje mi się, że to już jest koniec po prostu wrogów. Takimi rzeczami, jakie tutaj się trafiły. No nie czuję po prostu obawy o to, że coś pójdzie nie tak, albo że zabraknie nam umiejętności. Wydaje mi się, że to jest literally impossible. O! Okej, okay, a czy więc znowu 50 eksplozji przez status płynięcie w jedną noc? CP. Jeszcze jakieś momenty, o których nawet nie miałem pojęcia, że istnieją. Udało się zebrać. Nie, nie, ja po prostu tutaj dostaję już delikatnie mówiąc głupawki z tej radochy i tak dalej. I teraz Oxfordy. Tak, tak. Tak, 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 tak. I
Tego nie kupuję. Nie dosyć, że mnie nie stać, to po prostu... Najpierw musimy zdobyć wspaniałe ruszowe strzały. A potem dopiero tamto. Ale ojeju. Ojeju. Co tu się stanę? Ło! Strzał pozostaje między nosami. Nie, teraz to już nie ma szans, żeby naprawdę zginął. Naprawdę już nie ma szans. Ja długo jakbym miał farta z tym, z dropieniem baterii, bo teraz baterii nie mam. Trochę zapomniałem sobie, że nie powinienem tym spamić od razu. Też co nie wskoczyły mi tak zwane... Okej, już wskoczyły. I tak wiem, że znowu niepotrzebnie przez co się dałem trafić slime'om, ale... Życie. A nie dosyć, że życie to lubi podejmować głupie decyzje, więc no... Teraz już rozumiecie, czemu to zrobiłem. Dobra. Dobra, jest. Jest pięknie. Jest pięknie, jest dobrze, jest świetnie. Jest, nie, jest idealnie. Najlepszy tak jest nasz atak speed, nawet wtedy, kiedy... Kiedy jestem w czacie, więc za to, że bardzo dużo damage'a zdałem tymi pociskami. Ale tak, najlepszy jest i tak nasz damage i atak speed, nawet kiedy nie mam aktywnych żadnych rzeczy. Zobaczcie sobie, jak niską potrafi spadać. Wiem, że część jest zasługa tych cukierków, które przez noc wciągamy, no ale nadal, no... Jestem skłonny powiedzieć, że nawet możliwe, że trafiliśmy na... ...dalne. Bierzemy i... Uszajni, to są dropy, Forbidden Harvest... Powerful Bounties that activates more often. A tutaj krytyki. Shinies. Pierwsza rzecz. To na pewno. Wezmę też to od razu. I w tę stronę można pójść. Jak już będziemy przy tym, tutaj. Te dwie rzeczy muszę zdobyć. A to... Fajna rzecz, ale tego aż tak nie czujesz być. Tak czy inaczej, no. Ja nie ruszam. Nie kliknąłem dwójki. Zepsułem przez coś przypadek dwójki, nie klikłem. Dobra, i tak chyba już weszło. Jeśli wiesz, to trudno. I patrz na te majestycznie ruszowe strzały. To jest przepiękne. Aż nie chcę używać teraz tych, jak to się nazywa, moich namierzonych pocisków, no ale prawda jest taka, że muszę. Te pociski są tym, co daje mi gwarancję zwycięstwa. Dlatego, że strzały są majestatycznie różowe, to no, zmuszony jestem i tak używać namierzonych magicznych strzał, które same wiedzą, gdzie posłuchać. I widzę, że przy okazji znowu wrogów trafi nam się tutaj jakby osy, pszczoły, czy coś, co wypuszcza te mini muchy. Nie będzie z nimi żadnych problemów, ale tak tylko zwracam uwagę, że się pojawiły. Ja nie jestem pewien, czy na tej fali, czy na jakiejś poprzedniej. Wiem tylko, że są, bo teraz je zobaczyłem. Tak, mamy swoją drogą 29 minutę nagrania. Z 16. Coś mi mówi, że robimy się dosyć szybko i bezproblemowo. To może być dosyć zastanawiające i zaskakujące, bo zazwyczaj to ja nie lubię. Zresztą pewnie zasługa tego po prostu, jakie dobre RNG mi się trafiło. Pierwsza opcja. Też prawdziwa opcja, podkreślam. Oraz tego, jak po prostu prostą postacią jest łucznik. Coś, co chciałem iść do tego. Gamble Collector. O, chciałbym za 5 Epic Talentów w jednym przebiegu. Shrinkraya nie ominiemy, a szkoda. Bardzo dziwne, że go nie chcę, ale
Po prostu nie czujesz, by był potrzebny. A i tam też coś jest? Energy Collector. O tak, 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 tak. W następną noc go zdobędziemy. I zepsułem. 1-2. Tyle strzał musi wystarczyć. I czekamy, aż wskoczą. Chyba już wskoczyły. I teraz tak. Mogę aktywować nawet wszystkie trzy naraz. Kiedy tylko są dostępne. Nic i tak nie zmieni. Bo ta noc po prostu jest zbyt prosta. A zaryzykujmy z czymś takim. Dawajmy przyspieszenie razy dwa, czy jestem w stanie przetrwać. Zazwyczaj na przyspieszeniu już trochę się gubiłem. Ale zobaczymy, czy tym razem się uda. I zmuszony jestem powiedzieć, że niestety tak. A mówię niestety, bo to tylko pokazuje, jak bardzo broken jest ten build, jak żadnego wyzwania gra nie będzie stanowić. Nie przez jakiś czas. Nie wiem, co się stanie na ostatnich masach. Będzie jakieś niezwykłe niespodzianki przyjemne. Dobra. Tak czy inaczej wróćmy do tempa razy jeden. Jako, że po prostu kończy się noc, tak. Chciałem tutaj jeszcze więcej kolekcjonowania energii. Damage? Damage. Tak. Gumball Collector. Tak, tak, tak. Safety Mash. Mhm. Nie jest to szczególnie potrzebne, ale i tak to wezmę. Tak, tak. Tajemniczy talent, czemu nie? Jest to... przepraszam, już się tego nauczyłem. Blast Quiver, czyli większa szansa na wybuchowe strzały. Okej, więc jak spowód, czemu nie? Zabieg jest po prostu już... ugrany. Bezpieczeństwa zrobimy jeszcze tak. Czekamy grzecznie teraz, aż się aktywuje. Aktywowały się, więc teraz można już spamić wszystkim i jak się tylko da, nie przejmując się niczym. Nie, takie przebiegi to po prostu... to jest rzadkość. Ale jak już się trafią, to taka jest z nich satysfakcja. Że no... masakra po prostu. No, ale z drugiej strony... jest satysfakcja, ale też jest takie trochę żal, że tak mocno, że gra nie stanowi żadnego wyzwania. I okej, dopiero przedtem zauważyłem, że było razy 1-2, nie razy 2. Teraz od razu lepiej. No to szybciej skończy. Ja zrobię krótszy odcinek. To jest też dobre, bo wiem, że takie długie odcinki, jakie robię, nie są konieczne, może wyjdę przez większość. Ale hej, ja jestem, jakby to najłatwiej powiedzieć, dzieciakiem YouTube'ów starej ery. Ok, 5000 elitek pokonana. I za to też był achievement. No, ja lubię długie odcinki. Niewycinany materiał. Czystą po prostu przeprawę YouTubera. To jest wszystko. I teraz tak, to weźmiemy, to. I było coś, co chciałem koniecznie wykupić, czy nie? Połowy nie pamiętam. Jak tak patrzę, co... nie wydaje mi się, że było. Jest jeden też ten pierścionek tam. Dobiec. Odpowiedź brzmi, niestety nie. Jednego punktu zabrakło. Powiadam na jakąś głupotę, więc wezmę Spark Quivera. Mhm. Dobra, to będzie noc 19, więc po tej nocy spokojnie będę mógł... dopiero to wypuścić. Nie aktywowały się chyba niestety. Więc grzecznie czekam. Dobra, aktywowały się. Może trzymam obrażenie, może nie. Tak czy inaczej. Jeśli się aktywowały, to już jest spokój. Już się nie muszę czego obawiać. Po prostu co by się działo, nie działo już. Grzecznie zrobimy. Też jestem pewien, że nawet bez aktywacji naszych wszystkich tych Strategizów, czy jak to się nazywało, jesteśmy w stanie co ubiry. Ale tak, noc 19 zrobiona. Tak. Nie wiem, co będę naprawdę powiedzieć o tej sytuacji. Ale tak, kurczę, naprawdę miło jest znowu mówić do monitora. Z nadzieją na to, że ktoś to obejrzy. A tak bardziej tu chodzi o to, że miło jest do tego wrócić, bo... tak nie potrafię, po prostu inaczej. Siankło to we mnie.
Nawet jeśli nikt tego nie obejrzy, to prawda jest taka, że jak zawsze powtarzam, robię to też trochę dla siebie, bo po prostu to lubię. Tam na aktywację aktywowało się dobrze. Jeśli coś mi uderzyło, chyba uderzyło to ojej. Ale aktywacja już za nami, więc... No już wygraliśmy, tak naprawdę. To by się nie działo, nawet jeśli wypuszczę zwykłe strzały gdzieś, to... No. Po prostu... Tak brzmi. I... Achievement ludzi się za poziom 200 podczas przebiegu. Dużo tych achievementów powpadało. Oj, dużo, oj, dużo. A mnie to dobrze, lubię achievementy. W szczególności, jeśli mogę powiedzieć, że mam ich 100%. A właśnie, 100% achievementów, to mi przypomniało. Znalazłem sobie jedną niewielką gierkę. Pokroju, powiedzmy, Dola Lokatora. Tak jak mówić, o, Tuli Talent, to udało się ten najwyższy stopień zdobyć. Ale wracając. Mini ruletka, tak najłatwiej mówiąc. Której to o... O, i Shoty. Mamy właśnie ostatnią klasę, czyli bandytę. Okej, okay, fajne. Ale wracając, tak. Jest to minigierka, widać, że jeszcze jest na wczesnym etapie rozwoju i tym podobne. Więc tak. Ale już zrobiłem 100% achievementów, bo było ich mało i były dosyć proste. Może kiedyś pokażę w formie jednoodcinkowca tę grę, ale nie jestem pewien. I tak, jeśli chodzi o to, to super nowy talent zdobędziemy, który możemy sobie wybierać. Albo leczenie, albo zbieranie energii. Obie są równie potężne, świetne. Poziom 8, master 9, bandit class, main, menu. Nie będziemy już za dużo rzeczy robić. Jedyne, co tak naprawdę mogę powiedzieć, że będziemy jeszcze robić, to, że muszę wam pokazać bandytę. No zobaczcie. Zobaczcie go. Strzela dużo ilością pocisku, ale ma limitowaną amunicję i ma złoto. Który właśnie może używać na umiejętności na sklepy. To są te rzeczy, które właśnie mi zaspoilowano. Nic więcej o nim nie wiem, ale to mi zaspoilowano. Będziemy grać z nim w następnym odcinku, na poziomie 9. I szczerze... Nie wiem. Też naprawdę nie wiem. Będziemy robić z Coin Flipem, czy może z Vanishing Powder. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, z czymś będziemy grać. A na ten moment to tyle, więc dzięki wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że jesteście zadowoleni z mojego powrotu, tak samo jak ja jestem zadowolony. No i to byłoby tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.